Hej, cześć, siemanko wszystkim, ja jestem Mateniu, a dzisiaj chciałbym rozpocząć nową serię na moim kanale. Seria będzie nosiła nazwę jeszcze nie wiem jaką, to się wymyśli potem, ale będzie polegała na tym, że będziemy po prostu wspólnie przeglądać sobie skiny z workshopa, z warsztatu i będziemy je oceniać, będziemy dawać im łapki w górę, będziemy dawać im... Coś jeszcze można tam im dać? No i po prostu będziemy je oceniać. Oczywiście będę wszystkie te skiny z danego dnia, z danego odcinka wrzucał w opisie filmiku i myślę, że te odcinki będą się pojawiały raz na tydzień w niedzielę. Jakoś tak koło 16-18 godziny, jak będę mógł, ale tak mniej więcej w tych godzinach. Mam nadzieję, że wam się będzie podobało, tak więc po prostu zaczniemy od pierwszego skina do dzieła. Pierwszy skin to jest AWP Dual Elemental, czyli takie połączenie żywiołaka wody i ognia. I jak to wygląda? Wygląda to fajnie, chociaż takie za bardzo dziecinne mam wrażenie są te rysunki, takie bardzo kolorowe, żywe. Wszystko fajnie, bo ogólnie lubię takie skiny, aczkolwiek na tej AWP mi się to nie podoba. Wygląda jak pistolet na wodę albo jak zabawka, więc nie dzięki, nie interesuje mnie to. Mimo że wygląda bardzo ładnie, to uważam, że po prostu nie chciałbym takiego skina, bo to chodzi na pytanie, czy chcesz zobaczyć ten przedmiot w CSGO? Ja nie chcę. I właśnie wy piszcie mi tam w komentarzu na przykład pierwszy skin, fajny, chciałbym taki zobaczyć. Drugi, super, ekstra, marzę o takim, dajcie mi na komunie i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy dalej, no. Dobra, tutaj mamy SG553, czyli broń dla noobów. Skin sam w sobie wygląda epicko. Wygląda epicko. Widzicie, ten żywiołek wody mi się nie podobał. To jest mniej więcej na podobnej zasadzie zrobione. Jakiś rysuneczek. Ale to już wygląda po prostu przekozacko. Tutaj jeszcze filmik jest, jak przeładowuje. Proszę państwo. No i to w sumie nawet pasuje. Eagle Eye to ma lunetę, więc wszystko gra. Tak, chciałbym zobaczyć taki skin. Mi się podoba, ale pewnie bym nie grał. Tutaj fajnie ten orzeł łapie węża takiego, wyglądającego troszkę jak dżdżownica, ale to jest jednak wąż bardzo fajny. Bardzo fajny, daje okejkę zdecydowanie. Dobra, co tutaj mamy? Tech Astra. Opel Astra. Taki całkiem spoko jest. Jest lepszy niż 3/4 skinów do Teka. Aczkolwiek... mam dylemat, bo wygląda całkiem ładnie. Tylko tutaj, to patrzcie na tą część. Tutaj mi się nie podoba. Strasznie dużo różnych rzeczy tutaj jest. Tutaj pomarańczowe, tu czerwone, tutaj jakieś zielonkawe, tutaj w ogóle białe, tutaj jakieś płytki. Fajny jest. Fajny jest. Znaczy fajny. Nie, mnie się nie podoba. Mnie się nie podoba niestety. Przykro mi. Może następny będzie lepszy. No i co mamy tutaj? M4A4 Paradise. M4A4 Raj. O Jezus, co się dzieje? Dobra, jak to wygląda? Taki srebrno-złoty. Fajny, jakiś time-azaje, tylko jest jakiś tutaj zrobiony ten screen taki, żebym mógł zobaczyć dokładnie co tam jest. No powiedzmy, że ten. To jest jakiś znaczek. Nie wiem, złoty podoba mi się, ten jest fajny. Ładne kolory, ładnie to ze sobą wygląda, fajnie to pasuje. Jak najbardziej strzelałbym z takiego, chociaż nie używam M4A4, aczkolwiek ten jest naprawdę bardzo ładny. I proszę państwa, tutaj mamy przykład broni, która wygląda po prostu przezajebiście. No proszę zobaczyć, proszę zobaczyć. No po prostu. Co to jest w ogóle? Gold Tiger P250. Strzelałbym z takiego przez 2 dni w tygodniu co najmniej. Przez 2 dni w tygodniu, codziennie przez 2 dni w tygodniu. Patrzcie jak on to zajebiście wygląda. Jeszcze tutaj magazynek jak wychodzi też ma tą złotą część. To jest tygrys, nie? No powiedzmy, że to jest tygrys. Ten tygrys świetnie wygląda. To jest po prostu świetne. Ten skin jest bajeczny, jest ładny. Jest zdecydowanie ładny. Dobra, lecimy dalej. A co to kurwa jest? Co to jest w ogóle? Oczopląsu dostaję jak na to patrzę. Nie, zdecydowanie nie.
Nie chciałbym takim grać w życiu. Brzydki jest, okropny jest. Nie. Nie, nie, nie. A co wy o nim sądzicie? Podoba się wam? No, według mnie jest lipny. Zdecydowanie. Proszę, teraz jakieś tutaj pistoleciki nam się wkradły. 5-7. Jest całkiem spoko. Ale... ten kolor, ten biały jest zbyt biały, no. Jakby był szary albo jakiś inny, nie, nie. Ogólnie motyw jest całkiem spoko z tymi nietoperkami. Aczkolwiek nie, 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 nie dla mnie, no ludzie, no. Dobra, 5-7, wonalazł beton. Wonalazł beton? Wonalazł beton? Jak odnalazł beton. Jest jedno zdjęcie, więc ciężko mi ocenić, ale z tej perspektywy całkiem fajnie wygląda, mógłbym z takiego strzelać. Jest lepszy niż miejskie ryzyko. Tutaj taki gradient trochę. Fajne, mi się podoba. Mógłbym taki mieć. No, jest w pytkę. Jest zdecydowanie w pytkę. Ale szkoda trochę, że jest jedno zdjęcie i to tak słabej jakości. O, i patrzcie, M41S i Kazu. No taki całkiem jest ładny, fajnie to wygląda, tutaj lód, tutaj ogień. No i jest całkiem spoko i tutaj ciekawostka, bo zrobił to ta sama osoba, zdaje mi się. Tak, dokładnie, to jest przedmiot zrobiony chyba przez osobę, która zrobiła Grotto. I Ikazu jest prawie jak Izak O, czyli jest to po prostu skin zrobiony dla Izaka od człowieka, który no po prostu zrobił Grotto. I tutaj jest nawet napisane, że to dla polskich fanów, że my jako polscy fani wybraliśmy kolory tej broni i tak w ogóle cały design też. A i broń wybraliśmy, która zostałaby użyta do tego wszystkiego. No i jest ładny, no fajnie byłoby zobaczyć coś. Jak widzicie, już tutaj dałem okejkę wcześniej. To po prostu ten skin jest ładny, a chciałem go wam też zaprezentować. I po prostu wy wejdźcie w link, dajcie łapkę, niech polski, znaczy niech skin dla naszego Izaka zostanie zaakceptowany, niech będzie taki w skrzynkach i niech Izak go zawsze dropi. O, i tutaj patrzcie, wcześniej był ten tygrys. I tutaj jest już lew. Wygląda identycznie, tylko że na Akaczu. Tam był P250 albo Glock, nie pamiętam, chyba P250. I tu jest to samo na Akaczu. I powiem wam, wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Tutaj jest tygrys, tam był tygrys. Co ja gadam? Tutaj jest lew, tam jest tygrys. I bardzo mi się podoba. Więc również dam mu łapeczkę w górę. Nie wiem w sumie ile skinów już zrobiłem, ale zdaje się, że 10. Zdaje się, że to było 10 i że 10 po prostu będzie limitem tych filmików, że po prostu będzie co tydzień te 10 skinów workshopowych. Wy sobie tam będziecie zaglądać, jeżeli będziecie mieć ochotę i po prostu będziecie tam łapkować, znaczy dawać, czy chcesz zobaczyć ten przedmiot w CS-ie, w skrzynkach, wydajecie tak lub nie. I na tym będzie polegała ta seria, że będziemy wspólnie coś tam, jakąś tam malutką grupkę stworzymy osób, które po prostu będą pomagać tym twórcom. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak to łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, bo to już za tydzień. Cześć!